Dobry wieczór, witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie, chociaż za oknami jest już trochę cieplej niż jeszcze kilka dni temu, no ale zima jeszcze długo, długo z nami pozostanie. 3 minuty po godzinie 19, dzisiaj w czwartek o wyjątkowej porze, tak czasami będzie się działo, ale będziemy nadal spotykać się codziennie, bo przypominam tym, którzy są z nami po raz pierwszy, że widzę się z Państwem i z Państwa komentatorkami i komentatorami codziennie od poniedziałku do piątku, między 21 a 21.30, dzisiaj w czwartek wyjątkowo o godzinie 19. Ja nazywam się Kuba Wątły i przypominam Państwu, że to, iż możemy być razem, to w naszej rzeczywistości spolaryzowanej po prostu moja praca. Dziennikarz nie powinien funkcjonować ani po lewej, ani po prawej stronie, po prostu powinien być dziennikarzem, człowiekiem, który ze wszechmiar oddany jest prawdzie. I staram się temu dochowywać na każdym kroku. Jeśli chcecie Państwo wspomóc moją działalność, to można zeskanować ten kod, który o właśnie tutaj jest, albo wejść na stronę zrzutka.pl/KubaWątły. Każda stała złotówka się liczy, bo oprócz tradycyjnie, zawsze to wspominam, spotkań z Państwem, przyjemności spotkań z Państwem, to współcześnie także moja praca, bo nie widzę siebie ani, co jest oczywiste, w mediach narodowych, ani tym bardziej w tak zwanych mediach wolnych. Proszę Państwa, zanim zaproszę Państwa i mojego gościa, to jeszcze zerknijmy, kto już jest z nami. Jest już z nami Pani Grażyna, witam serdecznie Pana Piotra, Panią Elę, Pana Kamila, również jest z nami Pan Jarosław, Pan Wojciech, Pan Adam, Żubr także, no i mógłbym tak wyliczać zawsze tradycyjnie, ale jeśli będziecie Państwo mieli coś do powiedzenia, to sami się uaktywnicie. Przypominam, że można komentować przy transmisjach na żywo to, co dzieje się podczas naszego spotkania, naszemu gościowi zadawać pytania. Nie ma miejsca na jakikolwiek hejt, proszę Państwa, zarówno wobec innych słuchaczy, ale przede wszystkim wobec gościa, no bo jakby to było, gdybyście kogoś, kogo właśnie zaprosiliście do swojego domu, mieli zamiar obrażać. Przypominam tylko, że osoby, które będą stosować mowę wykluczającą, mowę nienawiści czy pospolity hejt, będą natychmiast i bezpowrotnie banowane. Oczywiście nikomu tego nie życzę. To teraz dwa słowa jeszcze, proszę Państwa, wprowadzenia. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i publicysta. I krótka notka, bo ona jest dość ważna i wielka. W latach 2002-2005 profesor pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2003-2016 był dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2006 został głównym doradcą ekonomicznym przedsiębiorstwa PricewaterhouseCoopers. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Był też członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 roku Witold Orłowski został powołany na stanowisko specjalnego doradcy Komisji Europejskiej do spraw budżetu. Od 2015 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. I właściwie tyle tytułem wstępu. Witam serdecznie pana profesora Witolda Orłowskiego. Dobry wieczór, profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trochę mnie pan zmartwił, że bez hejtu, bo to tak nieprawidłowo. Nie będzie tak, jak w dzisiejszych czasach jest normalnie, tylko będzie taka sztuczna rozmowa bez hejtu. Ale wie pan, może, może mamy dziwnych oglądających, którzy mają takie staroświeckie zwyczaje. I chyba tak jest, profesorze, chyba tak jest. Z tą normalnością to ja bym nie do końca się jednak zgodził, bo uważam, że właśnie przestrzeń pozbawiona tego hejtu jest jak najbardziej normalna i wiem, że pan, panie profesorze, żartuje. Zanim wejdziemy na ekonomię, czyli oddam panu głos, to jest takie zdjęcie, o którym codziennie rozmawiamy, bo codziennie gościmy w naszych spotkaniach innego wybitnego intelektualistę. Co pan sobie pomyślał, jak pan zobaczył to zdjęcie, panie profesorze? Znaczy jedno słowo, które nie jest bynajmniej słowem brzydkim, ale hołota. Co w takim razie, pokrótce, poszło na tyle źle po 89 roku, że jak pan wspomniał o tym, z czym pozwolę się zgodzić, ta hołota jest dzisiaj w Sejmie, to znaczy, że jest wybierana przez kogoś. Wczoraj rozmawiając z profesorem Gadaczem wspomniałem o tym, że zerkałem na wyniki wyborcze poszczególnych osób z tego zdjęcia. Profesorze, z wyborów na wybory
masakrycznie rośnie poparcie tych ludzi. Zaczynali tam od 11 tysięcy głosów, potem było 25. Teraz u niektórych przy okazji ostatnich wyborów te wartości przekroczyły 30-40 tysięcy złotych. Co poszło nie tak? Głosów. Złotych. Co? Głosów. Tak, jasne. Co poszło nie tak? Znaczy, wie pan, to jest troszkę inaczej. No. W końcu, jak żyjemy w demokracji, to, przepraszam, ci, którym odpowiada Hołota, też mają prawo głosować na i wybierać ją sobie i głosować na nią. Czy to jest tylko polski fenomen? Przecież wiemy, że nie. Jeśli pan sobie przypomina amerykańską Hołotę szturmującą Kapitol. No, ja przepraszam, używam tego słowa, ono, ja się staram, ono, znaczy nie jako obraźliwego słowa, no, no ja po prostu tak oceniam i intelektualne i moralne kwalifikacje tego typu osób, natomiast to nie ja obrażam, no to zdjęcie spowodowało, że każdy normalny człowiek nie może tego inaczej nazwać niż, znaczy to co było na tym zdjęciu, niż działaniem Hołoty i tyle. Natomiast rzeczywiście jest tak, że parę rzeczy się zdarzyło. Tu nie odchodzimy od ekonomii, ale jak już pan zapytał, to muszę powiedzieć. Znaczy myślę, że tutaj ogromną rolę odegrał internet, który jest błogosławieństwem naszym oczywiście, to znaczy niezwykłe możliwości rozwoju komunikowania się. Ale internet również spowodował, że jest możliwość, powiedzmy, budzenia najgorszych i skupiania wokół siebie najgorszych elementów, które dawniej co najwyżej stały gdzieś tam pod budką z piwem i sobie pod nosem przeklinały, a dzięki internetowi mogą się skrzyknąć, mogą pojechać, mogą zrobić sobie takie zdjęcie, jak tutaj, nie mówię akurat o samych politykach, którzy to robili, ale i o ich wyborcach. No w pewnym sensie z jednej strony niektórzy powiedzą, no to jest triumf pewien demokracji, że wreszcie zaczęła działać taka demokracja bezpośrednia, że nawet człowiek bez żadnej wiedzy, bez kwalifikacji, on też może wyrazić swój głos i może nawet napisać w internecie i go zlajkuje, tam 10 tysięcy ludzi da mu lajki i tak dalej, i tak dalej. Podobny, o poglądy, podobnych poglądach. No więc to jest fakt. Oczywiście widzę, tak jak takie komentarze się pojawiają, to od razu będę na nie reagował. Edukacja, no oczywiście, że im bardziej i lepiej ludzie są wyedukowani, tym mniej jest takich zjawisk, ale tak przynajmniej sądziliśmy naiwnie do tej pory. No w końcu Amerykanie są, no są społeczeństwem w sensie gospodarczym, działania gospodarki, demokracji całkiem nieźle wyedukowanym, a stało się tam to, co się stało, więc no myślę, że tutaj mamy do czynienia z ogólnoświatowym zjawiskiem. Oczywiście, że edukacja jest jedynym narzędziem, czy jedyną odpowiedzią na to, dlatego że no kogoś o takich poglądach no pewnie się już nie da. On od początku jemu nie, prawdopodobnie nie wytłumaczono, co oznacza ten napis w tym kształcie. On nie zrozumiał tego, może był za głupi, a może w szkole był leniwy, a może tego. No zakładam, że jakby to powiedzieć, no ludzi w ogóle degeneratów, którzy taką rzecz robią, robiliby świadomie, wiedząc, co się stało w Auschwitz i robiąc sobie żarty z tego, no to zakładam, że takich, oczywiście tacy też wśród ludzi się zdarzają, choć i wariaci są, ale zakładam, że wśród normalnych ludzi wielu takich nie ma, natomiast ludzie, którzy nie znają historii, nie wiedzą, co się stało, mają jakieś fałszywe podawane im przykłady i tak dalej, no też. Mają swoich profesorów, mają, oczywiście, że mają, no jakby to powiedzieć, no nie ma takiej bzdury na świecie, żeby ktoś się pod nią nie podpisał również z tytułem profesorskim, więc to zresztą, czy ja rozumiem, ja cieszę się, bo tam z wypowiedzi wynikało, że takie uznanie, że no wśród profesorów to jednak idiotów nie ma. No, ja znam profesorów i powiedziałbym, tak jak w każdej grupie społecznej są ludzie mądrzejsi i głupsi, tak wśród profesorów też, chociaż oczywiście ze względu na to, że żeby zostać profesorem, zazwyczaj trzeba mieć jakąś wiedzę wcześniej już udokumentowaną, no to tam powiedzmy, że jest mniej takich dziwnych osób. Dobra, no to chyba odpowiedziałem, mniej więcej.
Profesorze, zanim przejdziemy jeszcze przez sekundkę do kwestii ekonomii, już w ogóle oddam panu głos ku państwa i mojej radości, to wspomniał pan o tym... To proszę opadać, bo jak mi się raz odda głos, to potem niełatwo odzyskać, to wie pan, jak to z profesorami jest. Ex katedra, proszę bardzo. Ja nie mam żadnych oporów. Myślę, że słuchaczki i słuchacze będą... Nie no, ex katedra to mówią tylko bardzo prawicowi profesorowie. Nie wolno pozwalać zawłaszczać języka. Okej, okej. Profesorze. Ale też można czasami trochę. Wspomniał pan o tej działającej demokracji i to z jednej strony jest plus, ale wczoraj profesor Legutko, Jezu, ten Legutko się tu pojawił, matko. Profesor Gadacz. Tak, profesor Gadacz zauważył, że w ramach tej demokracji możemy zatoczyć historyczne koło i wróżąc źle, proszę sobie wyobrazić trzecią kadencję PiS-u wspomaganego przez Konfederację, gdzie być może z czasem Konfederacja przejmuje pierwsze skrzypce w takiej koalicji i oto mamy przy władzy, dzięki demokracji właśnie, regularnych faszystów. No, przypominam, że Hitler zdobył władzę metodami demokratycznymi. Znaczy dopiero potem, jak już zdobył, to potem już konstytucję tam złamał, żeby już ugruntować władzę, ale doszedł do władzy metodami demokratycznymi. Więc to jest oczywiście bardzo przykre, jeśli politycy tacy bardzo, znaczy tak do szpiku kości antydemokratyczni wykorzystują demokrację i no właśnie to, co powiedziałem, że no demokracja mówi, no przecież każdy ma głos, no nie możemy mu odbierać, więc z definicji mówimy, no nawet jak ktoś głupio mówi, to nie można mu głosu odebrać przecież i prawa do głosu, jeśli jest wolność słowa. Znaczy poza tymi skrajnymi już oczywiście przykładami, przypadkami, więc to jest troszkę tak, że są ludzie, którzy potrafią siłę demokracji wykorzystać przeciwko niej, czyli właśnie no niejako działając wbrew duchowi, chociaż zgodnie z literą demokracji. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że my mamy tak we krwi przekonanie, że demokracja jest z definicji funkcjonująca demokracja, niezależnie od tego, jaka jest czymś dobrym. No, dzisiaj mam polityków mówiących, przecież demokracja polega na tym, że suweren wybrał i teraz temu rządowi wolno wszystko robić, bo przecież na tym demokracja polega. No, ja przypominam, że demokracja doprowadziła do upadku pierwszą Rzeczpospolitą. I tu nie mamy co ukrywać. Oczywiście demokracja anarchiczna, demokracja bez zasad. I dlatego jak mówimy demokracja, to warto też pamiętać, jak ta demokracja powinna funkcjonować. Sam fakt, że większość wybiera w momencie głosowania rządzącego, wcale nie determinuje jeszcze faktu, że nie determinuje jeszcze tego, że mówimy o sprawnej demokracji, dobrze działającej. No, jak w tej chwili w Europie się mówi, no właśnie oprócz tego, że mamy demokrację jako wartość, to musi istnieć również praworządność, dlatego że właśnie Hitler jest przykładem człowieka, który wykorzystał metody demokratyczne do samego przejęcia władzy, natomiast potem po to, żeby tę władzę móc ugruntować, no to musiał już złamać zasady praworządności. I okazuje się, że praworządność teoretycznie to są dwie rozdzielne rzeczy, to znaczy niby rozdzielne, czyli można sobie wyobrazić kraj niedemokratyczny, a praworządny i odwrotnie można sobie wyobrazić kraj demokratyczny, formalnie przynajmniej w sensie takim, litera nie jest naruszona, a jednocześnie niepraworządny. Natomiast okazuje się, że demokracja działa dobrze tak naprawdę tylko wtedy, jeśli jest równolegle zapewniona praworządność, przestrzeganie pewnych zasad. Bo w końcu już sprowadzając rzecz do absurdu, no jeśli rzeczywiście większość, po prostu demokracja sprowadza się do tego, że większość wybiera rządzących, no to co przeszkadza tym rządzącym w następnym kroku przegłosować, że od tego czasu już więcej wyborów nie będzie, tylko oni będą rządzili do końca. No, to wprowadzam do absurdu, ale to też trzeba sobie zdawać sprawę z tego. Demokracja nie jest słowem, które samo w sobie wszystko wyjaśnia. Dobra, miało być pan Wojciech już nas pogania, że rozmawiamy. Tak, zdecydowanie.
Ale ważne jest to, co profesor Orłowski, państwa i mój gość powiedział. Demokracja też. Nie, oczywiście, profesorze. Demokracja też, proszę państwa, w tej dobrej wersji nie jest dana raz na zawsze. To nie jest tak, co bardzo wielu naszych komentatorów, naszych gości podkreśla, że o tę demokrację trzeba dbać i ją podlewać zdrową wodą, a nie zatęchłą. Tak to ktoś kiedyś ładnie u nas w programie powiedział. Dobrze, profesorze, to przejdźmy trochę do tego ładu. Ja właściwie powinienem już zapytać, no i co z tym ładem, ale sprawdziłem w statystykach pewne rzeczy, króciutko. W Polsce jest około 2,5 miliona firm, z czego około 1 600 000 to są jednoosobowe działalności gospodarcze. I jednocześnie wyczytałem, że jeśli ktoś tam na ryczałt nie przejdzie w tym nowym ładzie, to w sumie będzie płacić podatki powyżej 41%, jak wejdzie w drugi próg, bo ta składka na ubezpieczenie zdrowotne, ona już nie będzie mogła być odliczana i będzie zależna od przychodu. No to dla tej najpopularniejszej formy działalności gospodarczej, o czym państwo tutaj sami pisaliście, no to jest jakiś generalnie dramat. I od tego wychodzę za... Sekundkę. Od tego wychodzę, zadając ogólne pytanie. Czym dla nas w perspektywie najbliższej i dalszej będzie ten ład wprowadzany przez obecny rząd? Profesor Witold Orłowski. Ja tylko muszę oczywiście skorygować, to znaczy czy o ładzie będziemy rozmawiali i o jego efektach, natomiast jednak dla większości prowadzących działalność rozliczających się według stawki 19%, no to tak naprawdę podatek wyniesie 28%. I to też nie od razu, bo w pierwszym kroku ma być zwiększony, ma być składka zdrowotna, zdaje się, poniżej 5, także najpierw 24, potem 29. Nie. 41 to dla tych, którzy się rozliczają na tak zwanych zasadach ogólnych, czyli wchodzą nie liniowo, tylko wchodzą w wyższy próg. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jest duże zwiększenie opodatkowania działalności gospodarczej. Wie pan, ja bym powiedział tak, ja być może się bardzo wiele osobom, które nas oglądają, narażę, natomiast powiem tak, to nie jest rzecz, o którą ja mam największe pretensje do rządzących w polityce gospodarczej, dlatego że oni generalnie mówią, i premier, że uważają, że w Polsce należy zwiększyć tę progresywność opodatkowania, czyli bogatsi powinni, czyli zamożniejsi, ci, co mają więcej, powinni płacić więcej. Ci, którzy zarabiają mniej, powinni płacić niższe podatki niż do tej pory. Podatki razem ze składkami, bo to jest ważne, że podatek teoretycznie jest bardzo w Polsce progresywny PIT, natomiast składki już nie są, bo są nawet degresywne, dlatego że powiedzmy bogaty, czy człowiek o dużych dochodach prowadzący działalność gospodarczą, podatek płaci 19%, czyli może tam niewiele więcej niż ten jego ubodzi pracownik, ale za to rozlicza się ZUS-em na wysokości liczonym od minimalnego podatku wynagrodzenia. Więc to moim zdaniem są rzeczy, które należało skorygować jednak. I tutaj ja wiem, że się wiele, no nikt nie lubi mieć podnoszonych podatków, ale uważam, że jednak mimo wszystko no coś takiego składka zdrowotna rzeczywiście powinna być proporcjonalna do dochodu, a nie w jakiś sztuczny sposób założona, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, płaci tylko od minimalnego poziomu. Dobra, to nie zmienia faktu, że z dnia na dzień taka podwyżka będzie i że dla gospodarki to nie są oczywiście dobre wiadomości. Natomiast gorsza pewnie rzecz ogólnie jest inna. Znaczy są dwie. Pierwsza taka, że wiadomo, że w tej chwili mamy coraz większy problem z inflacją. Otóż nie da się ukryć, że jak się zwiększa opodatkowanie ludzi o wyższych dochodach, a zmniejsza ludzi czy zostawia więcej pieniędzy ludziom o niższych dochodach, to spada skłonność do oszczędzania w kraju, dlatego że to jest stara prawda ekonomiczna i oczywista, że ci, którzy mają większe dochody, więcej oszczędzają. No można oczywiście mówić, że sprawiedliwość tego wymaga i tutaj mają rządzący wybrani. To akurat jest taka dziedzina, w której jeśli większość głosowała, czy większość, znaczy taka większość w Sejmie uważa, że ich wyborcy chcą zwiększenia progresywności, no to oczywiście jest to ich prawo. To nie jest łamanie prawa, to nie jest łamanie konstytucji, to jest przedstawianie interesu pewnej grupy ludzi. Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj akurat, kiedy jesteśmy na skraju naprawdę trwałej i dość wysokiej inflacji,
no to efekt gospodarczy tego, że ci skromni zarabiający dostaną więcej pieniędzy, spadną oszczędności, a więcej będzie wydane na konsumpcję, no to inflacja raczej przyspieszy. Ja wcale nie chcę tutaj mówić, no powtarzam jeszcze raz, to jest rzecz polityki społecznej, czy powinno być więcej redystrybucji, czy nie. I ja tylko jako ekonomista mówię efektem tego, tak jak zresztą pan Michał pisze, inflacja jest napędzona transferami i mechanizmami popytowymi, nie tylko jeszcze wzrostem płacy minimalnej, jeszcze no generalnie tym zwiększaniem dochodów, stymulowaniem dochodów, zwłaszcza ludzi uboższych. Znaczy ja oczywiście uważam, że społeczeństwo no musi dbać o tych uboższych i starać się, żeby głodem nie przymierali. Natomiast w tym momencie, jeśli pyta mnie pan o efekt ekonomiczny, to jest efekt proinflacyjny w tym momencie takich zmian, niezależnie od tego, czy uważam je za słuszne ze społecznego punktu widzenia, czy nie. Natomiast no, powtarzam, to jest akurat redystrybucja, to jest dziedzina, w której rządzący mają prawo powiedzieć, zostaliśmy wybrani, nasi wyborcy oczekują zwiększenia opodatkowania bogatych, obniżenia opodatkowania ubogich. Oczywiście ważne, żeby tym nie przesadzić. No, skrajny przykład to jest Chavez czy Maduro w Wenezueli, gdzie jak się bogatych coraz bardziej przydusza, a biednym daje, no to w końcu się doprowadza czasem kraj do ruiny, więc to wszystko może być robione w ramach w jakichś rozsądnych granicach. Jeszcze raz powiem, że redystrybucja powinna być większa w Polsce, czy nie. Ja jedynie mówię, jaki jest efekt ekonomiczny tego. Czy z tym się należy liczyć, to jest ten koszt zwiększenia redystrybucji. Gdybyśmy to zrobili, gdyby to było robione w czasie, kiedy inflacja jest bardzo niska, no to wtedy oczywiście nie byłoby powodu aż tak się tego obawiać. Natomiast dzisiaj jest to moment no, bardzo niebezpieczny z tego punktu widzenia. Jak pani Ewa pisze, najpierw my oberwiemy, moja firma ledwie zipie, no to tak samo chciałoby się powiedzieć, że moment pewnie jest najgorszy bo kiedy gospodarka jest w kiepskim stanie, dochodzi dopiero do siebie po recesji. Wiele małych firm, to ten przeciętnie, że gospodarka nie radzi sobie najgorzej, to kryje bardzo zróżnicowanie różnych sektorów choćby. Przemysł sobie radzi nieźle, ale przemysł to są wielkie firmy z reguły, czy duże. Natomiast usługi są cały czas w bardzo kiepskiej sytuacji, zależnie jeszcze od tego, jaka gałąź usług. No, niektóre zrobią świetne interesy, ale niektóre są w fatalnej sytuacji. No i w tym momencie akurat podnoszenie podatków, kiedy dla przedsiębiorców, w momencie, kiedy jednocześnie jest problem z to, o czym pisze znowuż pan Michał, cen energii i tak dalej, no to oczywiście jest z punktu widzenia makroekonomicznego, powiedziałbym, co najmniej bardzo, bardzo ryzykowne. A rzeczywiście mogę się zgodzić z panem Michałem, że ja też uważam, że dobrobytu z całą pewnością nie buduje się przez rozdawanie pieniędzy. Kiedy pewna pani premier w Polsce powiedziała, że rządzący odkryli nowy rodzaj, nowy model wzrostu gospodarczego, gospodarka 500+, to jest bzdura. Czyli im więcej będziemy wydawać, to ludzie będą wydawać, koniunktura się nakręci i dzięki temu gospodarka będzie rosła. Nie. Gospodarka taka jak Polska rośnie dzięki inwestycjom, dzięki temu, że ludzie więcej pracują, a przede wszystkim efektywniej pracują, nie w sensie więcej, w sensie czasu pracy dłuższego, tylko bardziej efektywnej pracy. To wymaga inwestycji, to wymaga rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i tak dalej. I tu trzeba powiedzieć, że no, obecny rząd, jakby to najdyskretniej powiedzieć, no i najskromniej, no nie ma wielkich sukcesów. Ma sukcesy w rozdawaniu. Dobra, gdyby to był jednocześnie, to zaraz do pana, do pani od trybunału, to osobna sprawa. Ale gdyby jednocześnie... Profesorze, nie do końca osobna, bo tam na końcu jest pytanie, jaka będzie kontrola wydatków. Tak, to więc mówię, za to wrócę do tego. Okej. Chciałem skończyć już, że gdyby ten rząd na przykład potrafił doprowadzić do trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce, wysokiego, w oparciu o inwestycje, o postęp technologiczny, o to, że gospodarka się modernizuje i powiedział, mając to, jesteśmy gotowi również zmieniać trochę redystrybucję dochodów, żeby ci ubożsi mieli bardziej korzystali z owoców tego, no to oczywiście nie miałbym większych zastrzeżeń jako ekonomista do tego. W momencie, kiedy
ta, powiedziałem, podażowa część polityki leży. No, czy pan pamięta jeszcze coś, co się nazywało strategią odpowiedzialnego rozwoju? Nazwę pamiętam, tak. No pamiętam, premier zapomniał ewidentnie, bo chyba od 3 lat nie słyszałem, żeby kiedykolwiek powoływał się na to. Znaczy wtedy twierdził, że najważniejsze zadanie dla rządu to jest zwiększyć stopę inwestycji i słusznie, z tych nędznych 20% odziedziczonych do poprzedników do 25%, to jest minimum potrzebne dla rozwoju Polski. No dzisiaj, jak pan może wie, mamy około 16% stopy inwestycji, przy czym ona spadała już przed pandemią, jeszcze w czasie pandemii jeszcze dodatkowo spadła, ale ona już przed pandemią była najniższa od ćwierć wieku. No dobra, w pewnym momencie w związku z tym pan premier przestał już mówić o tym, że to jest główny cel polityki rządu i zaczął mówić, że główny cel to jest to, żeby ludzie więcej mieli pieniędzy. Zresztą to się różne rzeczy się zdarzały. Ja nie wiem, czy pan pamięta, że pan premier mówił w swoim czasie na temat tego, że prawdziwe inwestycje publiczne to robi rząd, a pieniądze unijne to są na różne głupstwa, tacie jak budowę ścieżek rowerowych i chodników. Otóż jeśli pan teraz weźmie Polski Ład, to tam jest powiedziane, jakie są plany rządu, jak ma rozruszać gospodarkę, a no budując ścieżki rowerowe i chodniki. No więc jakby to powiedzieć, troszkę jest problem problem jest bardzo wyraźny, rządowi nie udało się. Ja mówię, niezależnie od tego, jak oceniamy jego inne polityki i tak dalej. Po prostu nie udało się zdynamizować gospodarki od tej strony podażowej, czyli trwałego wzrostu. No i właściwie skoncentrował się od dłuższego czasu na tym, żeby no to w związku z tym zajmijmy się redystrybucją, żeby przynajmniej ci, którzy nas popierają, żeby byli pewni, że w ich interesie działamy. A gdyby to było dzielenie naprawdę przyspieszone, efektów owoców przyspieszonego rozwoju, to powiedziałbym, mimo że ekonomiści zawsze wolą oczywiście więcej oszczędności inwestycji, ale powiedziałbym, wolą nawet podatek liniowy niż ten, ale powiedziałbym, dobra, jeśli jest sukces, jak nie wiem, jak w Skandynawii, mamy nowoczesną, świetną gospodarkę wysokowydajną, no to wtedy możemy jako społeczeństwo powiedzieć równolegle z tym zmieniamy, stać nas na to, żeby bardziej wspierać tych najuboższych, tych uboższych, nawet kosztem spowolnienia rozwoju gospodarczego. My niestety w takiej sytuacji nie jesteśmy. Profesorze, a jak pan widzi w przestrzeni internetowej dość przerażające komunikaty ze strony małych i średnich przedsiębiorców, którzy pokazują rachunki. Było 1700 za gaz, jest 3200. Zaczynają pokazywać puste półki, ponieważ zwijają swój biznes, zwijają swoje sklepy. To zgadza się pan z taką opinią, która się tutaj już przewijała kilkukrotnie, że ten ład wprowadzany przez rząd Zjednoczonej Prawicy może okazać się takim gwoździem do trumny tej formacji politycznej? Wie pan, o to proszę pytać politologów. Ja mam swoje oczywiście przemyślenia. Ja pytam o ekonomiczny punkt widzenia. Ekonomiczny, dobra. Ekonomistę proszę spytać o to, czy to polepszy, czy poprawi, czy pogorszy sytuację gospodarczą Polski. Ja tutaj nie mam wątpliwości, raczej pogorszy. Powiedziałem już, mamy w tej chwili ogromny problem z inflacją, mamy problem ze spowalniającą gospodarkę długookresowo, właśnie ze względu na niskie inwestycje. No to, że rząd się to albo nie umiał, albo nie chciał w ogóle zajmować tą stroną, wolał się zajmować dzieleniem. No widzę, pan Jarosław zadał pytanie retoryczne, no to już nie będę próbować na nie tym bardziej odpowiadać, skoro jest retoryczne. Natomiast no rzeczywiście jest to ten moment, w którym pandemia spowodowała dodatkowo ciężką sytuację. W ciężkiej sytuacji oczywiście należałoby dbać jak najbardziej o gospodarkę, więc dlatego mówię, że jest w tym momencie moim zdaniem błędem, gdyby ten rząd, nawet niezależnie od tego, że w stronę stagflacji gospodarka szła już przed pandemią, no ale mimo wszystko, gdyby 3 lata temu ten Polski Ład wprowadzał, no to byłoby to mimo wszystko mniej ryzykowne niż w tej chwili. W tej chwili problemem jest inflacja, problemem jest spowalniający wzrost przez, jak powiedziałem, niskie inflacje, niskie inwestycje, ale również brak rąk do pracy. I tutaj również polityka rządu polegająca na podwyższaniu wieku emerytalnego, znaczy obniżaniu, przepraszam, cofaniu podwyżki
na zniechęcaniu ludzi do pracy w gruncie rzeczy, na braku, a raczej, a jeśli już strategia imigracyjna, to raczej też polegająca na zniechęcaniu, bo właściwie nikt do końca nie rozumie, dlaczego rządowi tak się nie podobała imigracja, nie wiem, Ukraińców. No można się tylko domyślać, że związki zawodowe, które zawsze są za tym, żeby nie wpuszczać imigrantów, bo lepiej, żeby płace szybciej rosły, no to być może ich wpływ był na to, że tak jest. No więc to wszystko pchało na stronę wolniejszego wzrostu, wyższej inflacji. Pandemia jeszcze dołożyła swoje dramatycznie dość w tym momencie. No i powtarzam, moim zdaniem, jeśli nawet mogę się zgodzić z tym, że rządzący mają prawo zmieniać dystrybucję dochodów, jeśli uważają to, że taki mają mandat i tak dalej, to akurat ten moment jest najgorszy. Pani Magda pyta o centralny port lotniczy, nie ma inwestycji. Rozumiem, że pani tej przekop Mierzei, no to wszyscy. No pan redaktor już mnie strofował za to, że żartuję sobie z poważnych tematów. Gdzież bym śmiał? Pani Magdo, proszę też sobie nie żartować z poważnych tematów. Ja tylko jedną rzecz mogę powiedzieć, jeśli chodzi o centralny port lotniczy. Kiedy pamiętam te 4 lata temu, chyba czy 5 lat temu, jak było ogłoszone, że będzie w ciągu chyba 10 lat już będzie działać, i moja żona powiedziała, to będziemy mieli kiepsko, będziemy mieli na kawał dojazdu. Powiedziałem, wiesz co, słuchaj, mamy zamiar jeszcze długo żyć, ale ja tam za mojego życia to bym się nie obawiał tego, że ktokolwiek wybuduje. Zdaje się, że ten port będzie budowany, a nie zbudowany. Może właśnie o to chodzi, żeby te inwestycje powstawały, a nie powstały. Profesorze, to jeszcze jedno pytanie, bo tak widzę, czas nam strasznie szybko przebiegł gdzieś w tej rozmowie, ale do Państwa wyrażam nadzieję. No tak, no ciekawy rozmówca, no to logiczne, że ciekawa rozmowa, ale Państwo tak nieśmiało wyrażają nadzieję, że to spokojnie, bo to dopiero pierwsze spotkanie, to zdążymy się jeszcze nagadać. Ostatnie pytanie, profesorze. Psychologiczna bariera inflacji 10%. Ja nie pytam, czy my przekroczymy, bo to może od razu wyjedźmy stąd. Pytanie, czy my się zbliżymy bardzo do tych 10%? Pana tak, zdaniem. Oczywiście. Znaczy w grudniu oczywiście, że tak. Znaczy ja tego nikt do końca nie wie, ale wskazywał, że jestem prawie pewny, że będzie to powyżej 9%, że będzie około 9% może powyżej inflacji. Chociaż mówię, no tutaj zawsze, tu jest pytanie oczywiście, jak zadziała ta słynna tarcza. Bo to jest oczywiście w sensie arytmetycznym czasowe obniżenie inflacji. Problem z tym, że to jest tarcza, ona tylko chroni przed skutkami inflacji, a w ogóle nie atakuje jej przyczyn. W związku z tym tarcza przestanie działać, inflacja nam znowu skoczy wyżej. No chyba, że na świecie tak gwałtownie spadną ceny paliw, chyba na to rząd liczy, że gwałtownie spadną ceny ropy, gazu i że w związku z tym nie będzie problemu. Ja bym na to specjalnie nie liczył, bo wykluczyć się tego nie da, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że raczej to, co następuje w tej chwili, to jest takie utrwalenie wysokich oczekiwań inflacyjnych w Polsce. A jak się one już utrwalą, to wcale już nie trzeba dalszy wzrost cen ropy naftowej do tego, żeby inflacja się powielała, utrzymywała na wysokim poziomie, a czasem nawet i przyspieszała. Profesor Witold Orłowski, ekonomista. Ja tak mówię zupełnie szczerze, po raz pierwszy gość naszego spotkania. Proszę Państwa, ja się z profesorem Orłowskim, co może profesor potwierdzić, umówiłem tak, że będziemy sobie już teraz w kontakcie i będziemy umawiać się na kolejne spotkanie, bo profesor też jest osobą wielce zajętą, ale jak sami Państwo widzicie, chcę mieć dla Was czas. Panie profesorze. Znaczy, jeśli Państwo chcecie, no bo ja powiedziałem panu redaktorowi, jak się nie spodoba z komentarzy nawet sądząc, to oczywiście nie, no to nie musimy, natomiast jeśli Państwo macie ochotę, to z przyjemnością. Jak pan widzi, Państwo mają A, ochotę. To może ten trybunał następnym razem. Tak? No to już się umawiamy w takim razie na trybunał następnym razem. Zakontraktowany czas nam się kończy, profesor Witold Orłowski. Profesorze, pięknie panu dziękuję. Już nie będę dzisiaj pana niepokoić, ale jutro w tym kontakcie będziemy, żeby spróbować się umówić następne spotkanie. Dobra, to już pewnie po świętach. Do widzenia. No, pewnie tak. Kłaniam się nisko, dziękuję pięknie, dobrej nocy. Do wesołych świąt w takim razie. Również wzajemnie od nas wszystkich dziękuję ślicznie. Profesor Witold Orłowski, proszę Państwa, po raz pierwszy dzisiaj w naszym programie, nie ostatni zresztą.
Państwa i mój gość. Wypada podziękować, że profesor Orłowski znalazł czas, bo to rzeczywiście są zajęci ludzie dość mocno. Dodam tylko, proszę Państwa, że również zapowiedział się od stycznia, czyli już niebawem, przynajmniej raz w miesiącu, profesor Marek Belka. Także pewnie sobie ten czwartek taki ekonomiczny zostawimy, ale to też nie tak, że prawda, co czwartek inna osobowość, tu trzeba wątki kontynuować, a nie co chwilę do tej samej wanny wchodzić. Oj, proszę Państwa, no dobrze, to ja dziękuję Państwu na dzisiaj bardzo serdecznie. Było mi niezmiernie miło. Przypominam Państwu absolutnie szczerze, że na takie rozmowy to nie ma dzisiaj miejsca współcześnie, ani oczywiście w mediach narodowych, ani też w tych mediach, które nazywają się wolnymi i liberalnymi. Nie będzie miejsca, dopóki media bezwiednie będą gonić wyłącznie za słupkami oglądalności i za pieniędzmi, a komercyjne media po to zostały stworzone, żeby zarabiać pieniądze, więc bardziej ten przytyk jest w stronę czegoś, co już w Polsce nie istnieje, czyli mediów prawdziwie publicznych, nie partyjnych, tylko publicznych. Dopóki tak będzie, no to ten internet, który jest miejscem powszechnego hejtu, jest też miejscem niepowszechnych, ważnych, mam nadzieję, i wnoszących do przestrzeni naszej wiedzy właśnie takich rozmów jak ta dzisiejsza. Więc to tylko nie jest, proszę Państwa, kwestia samej przyjemności, mimo że ona jest wielka, ale również spotkań z Państwem, ale również tego, że to właśnie jest moja praca. Zrzutka.pl, ukośnik Kuba Wątły, za każdą stałą złotówkę serdecznie Państwu dziękuję. Wiem, że profesor jeszcze nas podgląda, to żeby nie być gołosłownym, to już teraz, proszę bardzo, pan Adam, zapraszamy następnym razem, pan Krzysiek, bardzo dziękuję, pan Jarosław, ludzie, wpłacajcie na niezależne media, pan Wojciech dzisiaj, który nas poganiał bardzo słusznie, fajnie by było, aby ekonomista wypowiadał się o ekonomii, a nie większość czasu o polityce. Patrzyłem na zegarek, panie Wojtku, drogi, nie było większość czasu o polityce, ale są pewne tematy, co do których jednak, co do których nie można mieć wątpliwości, że należy jednak kilka minut im poświęcić. Pani Barbara już teraz dziękuję, pani Gosia także serdecznie dziękuję. O, panie profesorze, proszę bardzo, tak, częściej, co tydzień komentarz ekonomiczny na temat tego, co się dzieje. No, państwo w takie poczucie obowiązku profesora Orłowskiego wprowadzicie, że nie będzie miał wyjścia po prostu, no nie będzie miał wyjścia. Proszę Państwa, dziękuję ślicznie i tak jak pan Kamil zauważa, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, polityka jest wszędzie i wszystko jest niestety, proszę Państwa, polityką. To jest ten bilans po 89 roku do dziś, że cholera, tak to wszystko uszyliśmy, bo to my uszyliśmy, nie oni, nie tamci, to są nasze wybory przecież, to my uszyliśmy, wysyłając tych, a nie innych ludzi do polityki, że to wszystko stało się tą polityką, nawet zawartość lodówki, a jeśli chodzi o święta, proszę Państwa, no to już wielu komentatorów, tych rozsądnych, sensownych, zwraca uwagę, że to najprawdopodobniej będą najdroższe od 89 roku święta. Pani Jela, dziękuję za profesora Orłowskiego. A ja Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i przypominam tylko już szybciutko, żeby nie zabierać Państwu czasu, że oto jutro o 21 w piątek o zwyczajowej, normalnej porze pani profesor Ewa Pietrzyk-Ziniewicz będzie. Profesora właściwie, ja też się uczę tych feminatywów. Feminatywy, proszę Państwa, funkcjonowały przed II wojną światową, pamiętajmy o tym, bardzo były popularne, nikt z nimi nie dyskutował w Rzeczpospolitej, przyszli komuniści i wyrzucili feminatywy i zrobili panią kierownik i panią dyrektor, prawda? Pani dyrektor, pani ona, dyrektor on. Nie wstydźmy się i nie bójmy się tych feminatywów, bo to jest kwestia pewnej poprawności. Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Profesora Ewa Pietrzyk-Ziniewicz, politolożka, już jutro, a chyba że ktoś ogląda nie na żywo i ogląda w piątek, to o właśnie dzisiaj o 21 z panią profesor się spotkamy. Ja pięknie Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. I jeszcze odpowiem na jedno pytanie. Kuba, czy jest szansa, żeby na przykład w takim programie było kilku gości, jeden po drugim? Na to nie ma szans, bo to jest kwestia kalendarzy gości.
Nic nie dzieje się przypadkiem, panie Michale drogi, drodzy państwo, ale myślę, że od nowego roku popracujemy na tym, żeby ten ekran był na 3 albo 4 części podzielony, prawda? I żebyśmy mieli tutaj trójkę naszych fantastycznych komentatorek, komentatorów i będziemy sobie tydzień może podsumowywać, prawda? Ale co do spotkań z profesorem Orłowskim i w ogóle tematu ekonomii, jestem absolutnie za, żebyście państwo zadawali pytania, a profesor Orłowski był łaskaw odpowiadać. To dziękuję ślicznie raz jeszcze państwu bardzo. Żegnam się i kłaniam się. Widzimy się jutro i słyszymy o godzinie 21:00. Nie zapomnijcie o mnie, zrzutka.pl/KubaWątły. Tak, to moja praca, proszę państwa. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego i dobranoc, do jutra. Kłaniam się.